Dzień dobry, razem ze mną Marek Sawicki, pan dziedzic Sawic, poseł PSL-u, były minister rolnictwa. Dzień dobry. Tak, ja jako były pozdrawiam. Ale jako aktualny dziadek ściska pan kciuki za wnuki. Tak, za Gabrysię i za Stasia, bo akurat dwoje wnucząt już dzisiaj egzamin do ośmioklasisty zaczynają. Wszystkim ósmoklasistom życzymy oczywiście dużo szczęścia, połamania piór. Zresztą nie szczęścia. I tak wam się uda, słuchajcie. Jesteście dobrzy, wierzcie w to. Będzie dobrze. Panie pośle, ja mam poważne pytanie. Czy był pan kiedyś w Centrum Zdrowia Dziecka? W Centrum Zdrowia Dziecka? Nie byłem. Ja byłem. Ja tam spędziłem parę miesięcy. Na onkologii, tutaj na Ursynowie, w tych dużych szpitalach. Nie, mówię o szpitalu dziecięcym celowo. Mhm. Ja tam spędziłem parę miesięcy. Wie pan, poznałem tam dziesiątki samotnych matek z dziećmi. Samotnych, bo bardzo często niestety ojcowie nie wytrzymują tego ciśnienia i znikają i przestają się jakoś pojawiać. Dlaczego pan pije? Piję do waszego fantastycznego pomysłu, by 800+ dawać tylko dla pracujących i mam do pana pytanie, czy pan pojedzie razem z przewodniczącym Kośniakiem Kamyszem do Centrum Zdrowia Dziecka, spojrzy tym kobietom prosto w oczy i powie, wam nie damy. Gdy pan doczytał, to pan wiedział, że akurat te samotne matki wychowujące dzieci, one też pracują. One mają ten status osoby pracującej, więc im akurat ta waloryzacja się należy. Pana przepraszam, ale 500+, jak słyszeliśmy w waszym wydaniu, w formie 800 zł, no tak. Ma być tylko dla pracujących. Nie, panie redaktorze, pan usłyszał pan główne przesłanie. Pan usłyszał główne przesłanie, bo w tym głównym przesłaniu nie da się powiedzieć, że uspokajam, więc wszystkie matki, które wychowują trójkę i więcej dzieci, niezależnie od tego, czy pracują, czy nie. A dlaczego trójkę i więcej? Dlatego, że tak już jest przyjęte w polskim prawodawstwie, że od czwartego dziecka należy się emerytura, więc... To są szczegóły, panie redaktorze. Mówimy o 800+. Przede wszystkim... Nie, panie pośle, pan pozwoli, że teraz jednak dopytamy o ten najważniejszy przekaz w tej sprawie. Bo nie mówimy o dzieciach, o rodzinach wielodzietnych. Jak matka ma jedno bardzo tak, chore jak dziecko... jak ma jedno bardzo chore dziecko i pobiera zasiłek opiekuńczy i uczestniczy cały czas w procesie zajmowania się tym dzieckiem, tak ona też podlega tej waloryzacji. Czyli też dostanie 800+. Oczywiście, że to trzeba... To kto nie dostanie panie w takim redaktorze, razie? To trzeba... Panie redaktorze, to co powiedział Kośniak-Kamysz, to co także deklaruje Hołownia, wszystkie dotychczasowe zakresy pomocy społecznej, które zostały ludziom przyznane, nikt nie ma zamiaru ograniczać. Natomiast trzeba przebudować... Trzeba przebudować polski system wsparcia, bo pan doskonale wie, że my mamy sytuację, w której dzisiaj chcemy poprzez wsparcie społeczne rozdać pieniądze, natomiast kompletnie nie myślimy o tych, którzy pracują i te pieniądze wytwarzają. Panie pośle, zaraz do tego wrócimy. Ja tylko chcę jedną rzecz wyjaśnić. Czyli wszyscy, którzy obecnie dostają 500+, będą dostawali również 800+, jeśli wszyscy, to wy będziecie dostają decydowali? 500+, dostaną 500+. Natomiast od nowej kadencji, bo i tak nie uchwalimy ani propozycji Tuska i być może w propozycjach PiS-u, to wtedy będziemy nasze szczegółowe rozwiązania zgłaszali do tych propozycji. W nowych rozwiązaniach trzeba uwzględnić element także aktywności zawodowej. Ale to o tym mówię. Bo czyli panie nie redaktorze, wszyscy... Zaraz. Czyli według mówił o tym Piotr Zgorzelski. Sekundę, bardzo pośle. Panie pośle, ja panu pozwolę to wszystko powiedzieć. Tylko ja naprawdę chciałbym zrozumieć. Czyli 800+, nie dostanie już każdy. Czyli nie każda matka... Nie każda. Czyli, dobrze, czyli to moje pytanie w takim razie nadal jest właśnie, rozumiem, że pan osobiście z prezesem Kośniakiem Kamyszem, a być może również z marszałkiem Zgorzelskim, pojedziecie do Centrum Zdrowia Dziecka no, i już powiecie pan, tym ale kobietom... Ale na to pan odpowiedział, więc pan się uczepił tego, jak wie pan nie powiem, kto... Rzep się go ogona. No więc, tylko więc wie pan, dlaczego się uczepiłem? Dlatego, że to jest bardzo ważne, bo to znaczy, że niektórzy będą dostawali 800+, jak na nie, przykład... panie redaktorze, mało tego. Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że tym osobom z dziećmi niepełnosprawnymi należy się specjalny system pomocy państwa. Te dzieci są chore. Tak, tym chorym. I dzisiaj mamy sytuację, w której państwo hojnie chce rozdać pogłównie kolejne 26 miliardów, nie a 20 miliardów pan, mamy zadłużenia w szpitalach. I nie mamy, na czym polega wasz pomysł. System usług publicznych, mamy system nie potrafi rozwalony. Pan wytłumaczyć, na czym polega 800+ według PSL-u. Nie potrafi pan nam tego powiedzieć, a ja bym naprawdę, to nie jest złośliwe pytanie, ja po prostu chcę zrozumieć. Jeszcze raz panu odpowiadam. Pracodawcy, kto dostanie 800, przedsiębiorcy nie 500. Mówią, że za chwilę ze swoją działalnością wyjadą do Niemiec, do Belgii, do Holandii, bo tam się opłaci pracować. W Polsce nie opłaci się pracować. Panie pośle. Więc trzeba ten...
to wymaga naprawdę głębokiej debaty i dyskusji. Przygotowujemy projekt zmiany w ogóle systemu podatkowego. Po na to, razie żeby... nie potraficie wytłumaczyć, komu chcecie dać 800 plus. Nie, bo na razie, żeście się uczepili tego 800 plus rzuconego przez Kaczora, przepraszam, Jarosława Kaczyńskiego w sytuacji, w której był na wiecu wyborczym. Jeszcze nie, mało nie, tego, nie mieli tego zapisanego Donald ani w budżecie, Tusk, ani w wieloletnich... powtórzył. Dwie no największe więc partie. Dlatego, panie redaktorze, mówią o tym, że trzeba dać 800 dlatego, panie redaktorze, trzeba zaproponować kompletnie inną dyskusję. Tą trzecią drogą, gdzie przestaniemy się licytować na pomysły dwóch dziadków, którzy uparli się. Pan też jest dziadkiem. Co no pan się dziadków czepia? Ale to, panie redaktorze, to oddajmy dzisiaj decyzję w tych sprawach aktywności gospodarczej, pomocy społecznej 40-latkom, tym, co mają aktualnie dzieci, nimi się zajmują, a nie pan Tusk, pan Kaczyński, nie chce odpowiedzieć na pytanie, kto dostanie te pieniądze. Oprócz tego, że ma to decydować o tym 40-latek, nie chce pan o tym powiedzieć. Nie, panie no redaktorze, już panu nie dowiemy się, komu PSL chce dać pieniądze. Wiemy tylko, że komuś chce zabrać. Każdy, kto ma status, każdy... No, przepraszam bardzo. Wiemy tylko, że komuś chce zabrać. Jeszcze nikt nikomu nie dał. No, więc pan nas już, oskarży, że my zabieramy, muszę a jeszcze powiedzieć, nikt nikomu nie dał. Dobrze, więc... Sejm będzie głosował już teraz najprawdopodobniej, tak słyszymy, nad pomysłem PiSu, by wprowadzić 14. emeryturę jako świadczenie stałe, nie co roku pojawiające się... I znów, panie redaktorze, i znów pytanie, czy PSL będzie za to głosował. I znów posługujemy się kłamstwem. Powtarzamy kłamstwo za kłamstwem. Nie ma żadnej 14. emerytury. Jest zasiłek socjalny dla emerytów do określonego poziomu. Tak jak nie ma 13 emerytury, tylko jest stały ale zasiłek. Ale jakkolwiek pan to nazwie, ludzie dostają te pieniądze. Oni mogą to nazwać, proszę pana, księżycowym. Wszystko więc, jedno. Więc jeszcze raz powtarzam, naprawdę czas najwyższy. Czy będziecie głosowali za tym, czy nie, panie pośle? Chrystian, przecież to jest pytanie bardzo proste. Oczywiście, że będziemy głosowali za tym, ale chcę powiedzieć panu, że naprawdę trzeba zacząć myśleć o nowym systemie i pomocy społecznej i wsparcia gospodarczego. I to jest kwestia systemów podatkowych, które w Polsce są kompletnie rozregulowane. Milion złotych za odejście z PSL-u. Czy ten pomysł będzie obowiązywał? Pan Kosiniak-Kamysz, wasz prezes, powiedział, że jeżeli startujesz z naszej listy, podpisz deklarację, że jak wybierzesz inną partię, to 1 000 000 złotych płacisz na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i niech każdy zgłosi takie oświadczenie notarialne. Panie redaktorze. Poszedł pan już do notariusza? Oczywiście, że pójdę. Powiem panu szczerze, że nie ma obowiązku kandydowania. Ale wie pan dobrze, że to oświadczenie w świetle prawa to nie będzie nielegalne? To nie Kośniak. Nie. Każde, to ja panu mówię. Każde oświadczenie. Sąd Okręgowy w Warszawie 9 lipca 2008 roku zdecydował, że weksle samoobrony są nielegalne, są nielegalne z mocy prawa. Bo były sporządzone niezgodnie z prawem. Czyli wasze będą zgodne z prawem. Tak, każdy, kto złoży oświadczenie woli zgodnie z prawem, ma obowiązek je później, można sobie złożyć, później je wykonać. Kary nie musi. Więc panie redaktorze, RMF24, chcę, nie, Interia.pl. Tu muszę jeszcze jedno zdanie dodać. Bo jeśli państwo powie. Się boicie po tym, że jeśli PiS uzyska 230 mandatów i będzie później podkupywał 6-7-10 posłów, to czas najwyższy, żeby tą korupcję polityczną zablokować. Panie pośle, naprawdę wszystko pan powie, to wszystko ludzie usłyszą. Tak jak nie usłyszeli, komu chcecie dać 800 plus, bo pan nie wie, moim zdaniem, ale to usłyszą. To się panu tak wydaje. No i tak pan to przyjmuje, więc zostańmy w różnicy zdań. Jeszcze raz panu chcę wytłumaczyć, że te matki, które są z tymi dziećmi w szpitalu, nie są kompletnie zagrożone. Znaczy, one są zagrożone w ten sposób, że one będą miały dalej 500, ale nie będą miały 800. Będą miały 800, dlatego że... W takim razie nie ma racji Kosiniak-Kamysz, tak? Kosiniak-Kamysz tego panu nie wyjaśnił do końca. Kosiniak-Kamysz powiedział, że tylko dla pracujących. One są niepracujące. Nie mają również pracujących mężów, bo mężowie się z nimi rozwiedli. Ile razy panu powtórzyć, że, kobieta, która zajmuje się takim dzieckiem i jest z nim w szpitalu, ona też pracuje. Ona w tym czasie ma status osoby pracującej. Bo pan być może mówi, panie pośle, o kobietach, które zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi. Jeszcze raz. Panie pośle, bardzo przepraszam, pan pozwoli, że dokończę. Natomiast ja mówię na przykład o tych wszystkich, których dzieci po prostu chorują przez wiele miesięcy. To mogą być różne schorzenia. No panie i to pośle, są też... Chce pan, żeby opowiadał... I chce pan, żeby pan rozmawiał ze mną jak z osobą bezrozumną? Bo naprawdę zaczyna mnie to martwić. Bo jeśli ja panu tłumaczę, że osoba, która zajmuje się 6, 10, 12 miesięcy osobą chorą,
to ona ma w tym czasie także status osoby pracującej. Tak. Ona także może korzystać ze świadczenia ZUS-owskiego, które jest jej przyznane. Niestety nie wie, o czym mówi, niestety. No, nie, pan naprawdę nie wie, o czym pan mówi, panie. No to jak pan wie, o czym mówi, to po co pan mnie zaprasza? Nie, w tej sprawie pan rzeczywiście nie wie, ale obawiam się, że nikt z was nie potrafił tego wyjaśnić. Na czym polega ta różnica? I tylko to mnie martwi, bo ja naprawdę... Tak, no właśnie, największym problemem jest to, jak rozdać pieniądze wszystkim pogłównie, rzucić z helikoptera, że nie dacie, bo... zablokować gospodarkę. Nie, jeszcze raz panu powtarzam. Ale przynajmniej, osoby, to ja osoby, naprawdę bardzo cenię Konfederację, która mówi twardo, nikomu nic, kropka. To jest Konfederacji stanowiska, tak. Nie jestem z Konfederacji. Ale widzi pan, to jest przynajmniej klarowne stanowisko. Przecież Kosiniak-Kamysz panu wytłumaczył, że i rolnicy, i ci, którzy zajmują się tymi dziećmi... Niczego nie wytłumaczył akurat, pan wybaczy. Wsłuchiwałem się bardzo, bardzo proszę jeszcze mimo wszystko zaprosić. Będziemy o to pytać. Panie pośle, wrócę do tych weksli, bo pan mówi, że tamte weksle były niewłaściwe, a wy teraz chcecie się po prostu zabezpieczyć przed tym, żeby wasi posłowie nie zdradzili was i nie pobiegli do PiS-u, to kogo wy na litość boską na te listy bierzecie, skoro boicie się, że wrzuciliśmy temat po to, żeby porozmawiać o korupcji politycznej. I pan doskonale wie, że ta korupcja polityczna ma miejsce i mieliśmy sytuację chociażby pana Mejzy czy pana Kałuży i możemy takich wymieniać mnóstwo. No tak, mieliśmy sytuację, a propos pana Kałuży, to jeżeli pan Kałuża... I przed tego typu, działaniami trzeba się zabezpieczyć. Trzeba próbować się zabezpieczyć. Pan marszałek Chełstowski, skoro pan mówi o radnym Kałuży, który rzeczywiście został wybrany z list Koalicji Obywatelskiej i od razu poszedł do PiS-u, to na przykład... No i teraz, panie redaktorze, ja chcę panu powiedzieć tak, że wyborcy... Czy on też powinien płacić? Że wyborcy, głosując na konkretnego kandydata w polskim systemie demokratycznym, gdzie komitety wyborcze zgłaszają tych kandydatów, głosuje także na określony program i określone propozycje danego komitetu. I nagle, jeśli jeden z tych polityków zmienia swoje przekonania i mimo, że korzystał i z promocji, i z pieniędzy komitetu wyborczego, i ci, którzy składali się i wpłacali legalnie przecież pieniądze na kampanię, na określony program i określonych kandydatów, no nie mogą być później bezczelnie okłamywani, oszukiwani przez osoby, która przechodzi nie z partii do partii. Panie pośle, ale zaraz. Po pierwsze, będziecie startowali na wspólnej liście razem z partią Hołowni, prawda? Tak. Czy oni też będą musieli takie, to jest koalicja. Takie notarialne dokumenty podpisywać? Czyli tylko wy, tak? I... jeszcze raz, to będzie taki notarialny dokument, w którym jakiś czyn... Panie redaktorze, jestem prawnikiem, zaprosi pan Krzysztofa Paszyka, on się tym zajmuje, on to panu wyjaśni, jak to będzie skonstruowane. No bo wie pan doskonale, ja że w Konstytucji jest napisane... Na tym się, z tym się zgadzam. A że w Konstytucji jest napisane, że instrukcje wyborców nie wiążą posła. Poseł w Polsce jest posłem wolnym. Głosuje jak chce i formalnie nie ma nad nim absolutnie żadnej kontroli. Ani lider partii, z której został wybrany, I formalnie, panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, jeśli ktoś się obawia, że zmieni barwy polityczne, to nie ma obowiązku kandydowania. W związku z tym tego typu weksel... To czemu wy takich ludzi bierzecie, którym nie ufacie? Otóż, panie redaktorze, dopóki pana nie sprawdza, pan też siebie nie jest pewny. Czyli boicie się o swoich ludzi, tak? Nie, mamy sytuację, gdzie Chrystus dobrał 12 i też jednego zdradził. Znaczy, powiem panu więcej. 11 poszło spać, a jeden doniósł. Więc nie jeden. Słabości ludzkie są naprawdę przeogromne, a próba zabezpieczenia się przed nimi zawsze nie jest stuprocentowa. Dobrze, tylko... No dobra, myślę zresztą, że nic z tego nie będzie, że żadnych weksli nie będzie, bo w końcu... No bo w końcu stwierdzicie, że tego się nie da i tak w żaden sposób obronić później przed żadnym sądem, prawda? No rzeczywiście mówię, dzisiaj największym problemem w Polsce są pomysły opozycji, bo rządzący rządzą tak wspaniale krajem, chciałem spytać, czy Sawice skorzystają z pomysłu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, który ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie potańcówek. I zła wiadomość dla państwa jest taka, drodzy państwo, że jak państwo chcą zrobić, bo ja już się przymierzałem, nie powiem, do urządzenia prywatnej imprezy, to się nie da. To może być tylko samorząd, straż pożarna,
koło gospodyń wiejskich albo organizację społeczną. Chyba że założycie stowarzyszenie szybciutko, to możecie. Ale przecież można założyć dziś stowarzyszenie, jutro dostać. No więc mówię, wiemy panie redaktorze, że trzeba stowarzyszenie. Były zakładane fundacje na dwa dni przed naborem wniosków. Sawice dostaną, sawice będą się starało o potańcówkę? Otóż chcę was wszystkich uspokoić, że 500 tysięcy, jakie proponuje Narodowy Instytut Kultury Wsi na te potańcówki, na którą wyda 10 tysięcy, to jest 50 potańcówek w skali kraju. To wie pan, ile mamy gmin w Polsce? 2800. Chciałem powiedzieć właśnie, że no więc, nawet wiem, ile mamy gmin w Polsce. No nawet wiem mniej więcej, ile mamy powiatów. Więc wie pan, będę mocno zachęcał, żeby rzeczywiście skorzystali z tego funduszu. A pan się wybiera na potańcówkę? Ja uczestniczę w potańcówkach wszystkich na wsi regularnie, bo to jest znany tancerz. Ale umie pan tańczyć? Pytam poważnie. Dlatego, że nie wiem, czy umiem tańczyć, ale natomiast chcę panu powiedzieć, że w technikum rolniczym jeszcze za czasów wczesnej młodości rzeczywiście w zespole pieśni i tańca ludowym tańczyłem. No nie, no to pan umie tańczyć, no to co się pan nie pochwali? No, czy ja naprawdę z absolutnie pełnym szacunkiem. Natomiast chcę powiedzieć tak, no dużo się o tym programie mówi, tylko zastanowiłem się, jaka to jest skala. O Jezu, no cóż, bo to jest 50 potańcówek. Wszyscy o nim gadają, 50 potańcówek nie w skali kraju. No na litość boską, jeśli opozycja boi się, że te 50 potańcówek zmieni wynik wyborczy, to ostrzegam, nie zmieni żadnego wyniku wyborczego, a ja znam społeczności lokalne. Od każdego rządu, od każdej władzy biorą pieniądze, jeśli ona je proponuje. A i słusznie, potem i tak głosuje, jak chcą. Oczywiście, bardzo słusznie. Tylko ja bym wolał, panie redaktorze, żebyśmy skończyli z klientelizmem politycznym, z likwidacją samorządów, żebyśmy mieli jasny system finansowania samorządu i udziału w dochodach, po to, żeby samorządy decydowały o tym, co mają organizować, a nie, że tutaj nagle ktoś im da 10 tysięcy złotych. My jak chcemy się na wsi pobawić, to się rzucimy po 50 złotych, każdy dodatkowo jeszcze jakieś ciasto ze sobą przyniesie i już jest dyskoteka. A jak na Podlasiu, to i butelkę. To i butelka, no czegoż by nie. Oczywiście, bo to wiadomo, swoje najlepsze. Oczywiście, że butelkę dobrego wina. Mhm. Nie, z czego wy tam robicie wino? Z ziemniaków? Nie, niekoniecznie. Pan jest, przepraszam, ma doktorat z ziemniaka, więc bardzo pana przepraszam, z szacunkiem. Nie? No tak, zawsze żeśmy o tym mówili, to jest tak naprawdę doktorat jest z ekonomii, oj, natomiast dobrze, przedmiotem dobrze, badania ziemniak, była dobrze. Rzeczywiście wie, ma, kwestia z ziemniaka uprawy ziemniaków pod osłonami. Doktorat z ziemniaka brzmi lepiej. Tak, lepiej, ja wiem. Lepiej jak chcemy kogoś sprowadzić do roli, że tak powiem. Nie, doktorat z ziemniaka, to brzmi absolutnie, że się na czymś zna. Panu odpowiadam. To jest efektywność uprawy ziemniaków pod osłonami, więc to jest ekonomia. Ja i pracę magisterską i dyplomową w technikum robiłem z ekonomii. Natomiast do ekonomii zawsze jest jakaś podstawa wyliczeń. I wcześniej była to chociażby hodowla bydła mlecznego, teraz był to ziemniak. No dobra, to politykę zostawmy. Ja teraz pytam serio. Chodzi o osłony takie, ziemniaki pod folią? Tak. Tak, różne rodzaje folii i w różnych warunkach uprawiane. No dobra, to się opłaca, bo wie pan, jak pan pojedzie na bazar w Warszawie, to ma pan do wyboru, jeśli chodzi o tak zwane młode ziemniaki. Powiem panu do szczerze, wyboru, to jest z Egiptu lub to jest, z to jest przyspieszenie 3-4 tygodni i niestety nie zawsze, nie pod każdym rodzajem osłony się opłaca. Folia, włóknina, różne osłony stosowane. Nie, to się coraz mniej opłaca i dlatego, że ze względu na to, że mamy dzisiaj możliwości łatwe przywozu z różnych... Cypr, Egipt, ale także Grecja, Hiszpania później wchodzi, więc tutaj widać wyraźnie, że akurat ten kierunek, który jeszcze 15-20 lat temu był bardzo modny i rzeczywiście rolnicy się tym interesowali, dzisiaj zanika. Wie pan, ten niedobry człowiek, który tam siedzi w studiu i jest moim wydawcą, mówi, że doktorat na nic. No trudno, no to przecież może mi go cofnąć. Nie, ale on nie ma takich uprawnień. A szkoda. Nie, dlaczego? No ja bym panu dał jeszcze honoris causa. Proszę, no dziękuję bardzo. Panie dziedzicu. Dziękuję za docenienie. Pan wie, że sympatia moja jest absolutnie pana bezgraniczna. Ja mam jeszcze jedno pytanie zupełnie stricte polityczne. Tylko jedno, ale mogę nie zadawać, jeśli pan sobie nie życzy. Możemy nie gadać o polityce, ale jak już gadamy, no to jedno niech będzie. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. To byłoby nawet całkiem śmieszne, gdyby nie było takie smutne. PiS chciałby zmniejszyć tak zwany pełen skład Trybunału do 9 osób. PiS ma rację. Trzeba zmniejszyć. Panie redaktorze, ale po co do 9? Do jednej.
Bo jeszcze nawet znajdzie się ten jeden sprawiedliwy, to przecież Pan Bóg Niniwę ocalił. Jak będzie głosował Polskie Stronnictwo Ludowe? Będzie przeciwne oczywiście, dlatego że 22 grudnia nie mamy zamiaru uczestniczyć w obniżaniu, że tak powiem. To ja Panu coś powiem. 22 grudnia tak, ja wiem, znam, 2015 roku o godzinie 22:14 było w Sejmie głosowanie. Marek Sawicki, ten sam, oraz Polskie Stronnictwo Ludowe głosowali wtedy za 9-osobowym pełnym składem. Czyli wtedy byliście za tym, żeby pełen skład Trybunału był 9 osób. Teraz nie chcecie, panie żeby redaktorze, było 9 osób. Czy pan widzi, co się dzieje? Dzisiaj nie mamy Trybunału. Gdybyśmy mieli Trybunał, to owszem, można by o tym dyskutować. Gdybyśmy mieli niezależny wymiar sprawiedliwości, o tym można by dyskutować. Natomiast jeszcze dzisiaj mamy sytuację, w której premier oskarża ministra sprawiedliwości, a minister sprawiedliwości premiera, a cały wymiar sprawiedliwości leży na łopatach po 8 latach. To jest konflikt polityczny, a nie, nie, to nie sprawa Trybunału. Akurat mówimy, sprawa Trybunału nie jest polityczna? Czy ma pan do czynienia z Trybunałem, czy z kolejnym organem politycznym Jarosława Kaczyńskiego? Sekundkę. Czyli ten Trybunał, ponieważ uważam, że gdyby Jarosław Kaczyński złożył wniosek, jednoosobowy skład, to jest pełny skład sędziowski, to wskaże tego jednego sprawiedliwego i niech on wydaje orzeczenia. Dobrze. Bardzo panu dziękuję za tę cenną myśl racjonalizatorską. To jak tam dzieciaki, do jakiego liceum chcą iść? A tego jeszcze nie wiem, to one decydują. One decydują, ale właśnie zaraz, bo tam wnuk, mówi, że oni mają one nauczanie domowe? Stanisław po nauczaniu domowym, tak, dzisiaj zaczyna egzaminy, a Gabrysia w systemie normalnym. W systemie normalnym. A Stanisław podobno, no niech się pan pochwali wnukami, no na litość boską, no. No, panie redaktorze, wielokrotnie tu mówiliśmy o tym, że mi 10, nawet Antoni pozdrawiał pana redaktora i wielokrotnie panie pytał Antoni, się... Panie Antoni, bardzo pana serdecznie pozdrawiamy. To nie jest pan Antoni, to jest Antoni. Antoni ma 10 lat. To jest pan Antoni, dobrze. No, panie przesadzajmy. Panie dziedzicu. Antoni będzie na pewno dumny, że pan redaktor panie go pozdrowił. Panie Antoni, pozdrawiamy. Ale powiem panu, mam w tej chwili 3-letniego czarka, który widzę, że też... Też będzie dziedzicem. Kto zostanie na ojcowiźnie? No na razie syn jest na ojcowiźnie. A czy syna synowie zostaną? Zobaczymy. Ktoś musi. W końcu Sawicy muszą mieszkać w Sawicach. Otóż, panie redaktorze, jak powiem panu, że w Polsce mamy ponad 36 tysięcy Sawickich, to się pan zdziwi. Więc dziedziców do dziedzictwa na Sawicach jest naprawdę mnóstwo. Ale tylko jeden właściwy. Dziedzic na Sawicach, Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był naszym gościem. Jeszcze raz, trzymamy kciuki za wszystkich ósmoklasistów. Dziękuję, do widzenia.